Giereczka i już podryguje. Tak, to jest prawda. A co u ciebie, Kasiu, słychać? Huragany szaleją w Hiszpanii. Przymrozki są. Mandarynka się kończy. A co to, Kasiu, przerzuciłeś się z krasnali na mandarynki? Krasnale w Polsce upadły, to i za to beknie. Ruszam na Pekin. Jedwab. Znajoma kurtki przywiozła, wszystko małe rozmiary. Wiadomo dlaczego. Ona mówi, że z Chińczykiem to łatwiej się dogadać w interesach niż z Polakiem. Chińczykowi najpierw się pokazuje dolary. Nie? To on wtedy pyta, czy dużo chcesz, czy mało, mało. Ale czego? Towaru. To ty wtedy mówisz, że dużo, dużo. To on cię prowadzi na zaplecze i wybierasz sobie, co chcesz. Jeszcze ci na zakończenie mówi, do widzenia po polsku. Chińczyki to pojętny naród. Oni się przy naszych tak wyrobili. Wujek, jaką szkołę trzeba ukończyć, aby zostać biznesmenem? A żadnej. Biznesmen ma wykształcenie wrodzone. Talent do robienia pieniędzy człowiek dziedziczy po ojcu. A jak handluje tata i mama, to co? To znaczy, że będą z siebie ludzie, synu. Smykałkę do handlu wyssałeś z mlekiem matki. Tamuś, ty nie słuchaj wujka. Biznesmeni też muszą chodzić do szkółki. A co mu da szkoła, jak nie potrafię myśleć logicznie? Fenomen jest obrotny już w łonie matki. Czytać i liczyć musi się nauczyć. Nie, no tak, no tak. Ale wykształcenie podstawowe ci w zupełności wystarczy. W biznesie najważniejsza jest praktyka. Jest precyzja, jest efekt. A język? No co język, co język? Język masz w gębie. Dzisiaj trzeba mieć obrotny łeb i serce gangstera się wdepło w ten kapitalizm. Hania, czy ty masz nocnik? Nocnik? Po co ci nocnik? Przecież jest łazienka. Ja potrzebuję nocnik. Ty, co ty, świrujesz? Nienormalny jesteś? Czekaj, no. Madzia ma nocnik. Nie no, bez wygłupów. Ja potrzebuję blaszany nocnik. No, blaszanego nie mam. Wielka szkoda. Kasiu, co ty kombinujesz? Nie mogę ci powiedzieć. Nie powiesz? Najbliższej rodzinie? Nawet tobie, Kasiu, nie. Zakładamy pieluchę i mówimy wujkowi dobranoc. Say okay, to kraina za morzem, być może tak się zwie. Say okay, to jest wyspa szczęśliwa albo i nie. Say okay mi, say okay mi, say okay. Say okay mi, say okay mi, say okay. Say okay, to dziewczyna o oczach, co lśnią jak gwiazdy dwie. Say okay, ta ra 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 ra, albo nie. Say okay mi, say okay mi, say okay. Say ta ra 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 da ra da ra da ra. Hey okay, 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 da ra ra ra. Say okay mi, say okay mi, say okay. Say okay mi, say okay mi, say okay. Say ta ra 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 da ra da ra da ra. Nogi powyrywam zaraz. Widzę.
Widzę cię! Widzę cię! To co, zwijamy? Niech sąsiad roluje, ja będę uważać. Leci, Franca! No i po kłopocie, zanieś. Jak już sąsiad taki uczynny. Szkoda dywanu, zaraz go gołębie zapaskudzą. A no pewnie, złośliwe ptaki. Sąsiada jest kochany człowiek. Mnie to od noszenia od razu serduszko pika. I to przeżyjemy. Tyle, że winda nie chodzi. To nic. Mówię panu, jak człowiek był młody, to ino śmigał po tych schodach, a śmigał. A teraz sam pan widzi. Szkoda gadać. Pani Stasiakowa, kochana. 5 synów pani wychowała. I 3 córy, panie, i 3 córy. Pięknie, pięknie. Najstarsza na uniwersytecie wykłada, a najmłodsza jeszcze w technikum. A średnia? Bożenka za oceanem na chleb zarabia, nawet jej się nieźle powodzi. Słyszałem, że synowie też nieźle lądują. Chwalić Boga, chwalić Boga. Heniuś na księdza poszedł, Wacuś polityką się zajmuje. Zbynio od małego chciał być milicjantem i został policjantem. Stasiuk hurtownię założył i handluje, a Józek po Egipcie lata i szarańcze pryska. To jest pani szczęśliwą osobą. A byłabym, panie, byłabym. Ale jednej rzeczy nie mogę przeskoczyć, tego strasznego ścisku na cmentarzu. W żaden sposób nie da się załatwić kwatery w odpowiednim miejscu. Spocząć można na Wygwizdowie. Pies z kulawą nogą mnie tam nie odwiedzi. Panie, zmiłuj się nad nami. Pani Stasiakowa, a co to, już się pani do Boga wybiera? Przed panią dopiero złota jesień życia. Możliwe, możliwe. Tylko, że ja lubię o wszystkim zawczasu pomyśleć. Człowiek zabezpieczony mniej nerwami żyje. Też prawda. Pani Władziu, kochana, nie uchował się u pani czasami blaszany nocnik? A po co panu blaszany nocnik? Nie, no nie dla mnie. Dzieciak kuzynki ma uczulenie na plastyk. O, to nieszczęście, panie. To nieszczęście. Bo to teraz i zabawki z plastyku, i meble z plastyku, i wszystko z plastyku. Biedny dzieciak, naprawdę biedny, panie, zmiłuj się. A no właśnie. Dam panu klucz od piwnicy. Pan zejdzie, sobie poszuka. Może się tam jaki nocnik uchował. Dziękuję. Może jeden. Może 2, a może i więcej. Oto nasza niespodzianka. Dzień dobry. Czy mogę ucałować piękne piersiątka? Proszę bardzo, bo co mi to szkodzi? A kolega dostanie małe buzi?
Nie teraz. Mam ochotę na flaki z prawdziwego zdarzenia. Doskonale, bardzo elegancko. Panie kierowco, to nasza zielona noc. Płyniemy. Doskonale. Bardzo elegancko. Pokaż pan ten nosnik. Już. Proszę uprzejmie. To zabytek. Cacko. Gdzie pan to zdobył? A, trafiłem. No muszę pana zmartwić. Tego nocnika nie wwiezie pan legalnie z kraju. Jak to? Dlaczego? Musi pan mieć zezwolenie od konserwatora. Zezwolenie na nocnik? Ten nocnik ma więcej jak 50 lat. O ile się nie mylę, to jest niestety prawdziwe księstwo warszawskie. Ten nocnik jest cenny dla Skarbnicy Narodowej. To daj pan młotek, zaraz go podretuszuję. To byłoby barbarzyństwo. Tak się składa, że byłem przygotowany na taką okoliczność. Posłuchaj pan. Pięknie dzwoni. I ma tę zaletę, że jest wygodny. A księstwo warszawskie nie dzwoni. No to daję go panu w prezencie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No złociutki. Zapraszam na poczęstunek. Niech pan spocznie. Proszę o pański paszport. Paszporcik. Proszę uprzejmie. W mojej kieszeni będzie bezpiecznie. Proszę bardzo. Więcej, więcej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.